乌鸦妈妈来干啥？乌鸦妈妈，玩鸭妈妈，玩鸭妈妈，玩鸭妹妹，玩鸭妹妹，玩鸭妈妈，玩鸭妹妹。No tak, czasem pomagam, ale trwa to tylko chwilę. Najczęściej to zajmuję się sobą. Zobaczmy, jakie są różne techniki. Jest technika na rwanie, jest na ugniatanie, jest na rzucie. Ile nam zostało? A, zostało nam 40 sekund. Jedź się, no co wy, słuchajcie. No myśmy doniesie tutaj kartonik. A wyście po prostu przyszli sobie na deser. I liczyliśmy na to, że będziecie więcej, naprawdę, że będziecie upychać. Jeszcze tylko 20 sekund minęło, no to pani się wysuwa, tak, rwąca wysuwa się na prowadzenie, bo taki wybraliście punkt i z dużą ilością lukru, dlatego ciężko chodzi. I zostało 5 sekund, uwaga. Odliczamy. 4, 3, 2, 1, stop. Całe są zjedzone. A ty dopiero zacząłeś, tak? Może, jeżeli są chętni, pokażą, jak się zjada pączki, to zapraszam. Ale to trzeba moment zjeść. Pomimo, że o godzinie 14, wtedy, kiedy było rozpoczęcie, był rzęsisty deszcz, proszę bardzo, dwie godziny później mamy wspaniałą pogodę. I tak będzie do końca. W tej kadencji Rady jest to drugi festyn. W zeszłym roku był pierwszy i to jest drugi. A generalnie, który to jest festyn organizowany przez Radę Osiedla, nie potrafię powiedzieć. A my jakby kontynuujemy, ta Rada, która od zeszłego roku funkcjonuje, kontynuuje właśnie tą tradycję corocznych festynów. Myślę, że z 10 na pewno było. Wszystkie stare technologie upadły. Też i podejście miasta chyba, bo są wydawane pozwolenia na budowę domków jednorodzinnych i naprawdę te, które się już budują i te stare upiększane tworzą naprawdę ładną tutaj harmonię. Aczkolwiek borykamy się cały czas z drogami, z chodnikami, walczymy o to. Niemniej jednak na naszym osiedlu Kowale znajduje się chyba największa ilość skupiona zakładów, ale nowoczesnych, czyli mamy nadzieję, że nie trują nas. Jest to bezpieczne osiedle. Dzięki sponsorom, których właśnie tutaj mamy banery w koło porozwieszane, możemy zafundować wiele nagród i są przewidziane konkursy. Odbył się już konkurs w jedzeniu pączków, będzie konkurs rodeo na byku, kto tu najdłużej się utrzyma, będzie konkurs na przeciąganie liny dla dorosłych mężczyzn i dorosłych pań. A oczywiście cały czas, myślę, że do godziny 18 są zabawy, konkursy zabawy dla dzieci na parkiecie. Sponsorami są głównie firmy z naszego terenu,
ale zarówno te bardzo bogate i te skromne, jednoosobowe firmy, które są prowadzone tutaj na naszym osiedlu. Od sklepu spożywczego po korporacje typu 3M, amerykańska firma, Volvo, PPG, Deco, Koelner, Ralph Plug, oczywiście w tej chwili się nazywa firma AB. No i oczywiście nasze osiedlowe sklepy, Delikatesy Kasia, sklep Eldor, spożywczy Sam na Kowalach i Roni, sklep Roni. Zaledwie rok, jako ta rada, oczywiście mogę patrzeć z perspektywy kadencji rady, to zaledwie ten rok udało nam się przeprowadzić na szeroko zakrojoną akcję na rzecz poprawy bezpieczeństwa na osiedlu Kowale. Stworzyliśmy takie, nawet nie stowarzyszenie, ale jakby to nazwać, grupę inicjatywną mieszkańców Kowal, również mieszkańców Swojczyc, Wojnowa, sąsiedniego osiedla, z zakładami, ze wszystkimi zakładami. Mamy już opracowane wnioski, problemy, jakie nas dotyczą i czekamy w tej chwili na spotkanie z prezydentem Wrocławia, bo jest bardzo dużo do zrobienia. W tym miejscu chwytamy i skręcamy. Raz, dwa, trzy. Teraz można puścić, bo się zahaczyło. Oba odcinki trzymamy. To chwycić i skręcić trzy razy. Raz, dwa, trzy. Pies normalnie wystawowy. Żółty ładny wyszedł. Pomarańczowy też. Wyżej, mocniej. Taniec, taniec, tak. Wybaczcie się. W poniedziałek szkoła. Ała, wszystkich będzie bolało. I was, i nauczycieli. Pokazujemy, ty i ja. Idziemy tyłem po linie, przekładamy nóżki. To jest szalenie trudna rzecz. I mamy trzeci sposób. Dobrze, dobrze, idź, idź. Zaczekamy na ciebie. Thank you.
Hardy zawodnik widać. Ja mam taką prośbę do pana przewodniczącego, żeby filmował tych panów Brezbyka i potem możemy taką relację zrobić z panem Kuszem, z panem Brezbykiem, żeby to się wszystko robić, bo ja to pominę. Jeździ na bygło zwyciężyły też panie, więc zapraszam. Im też zostaną wręczone nagrody. W bojki najpierw minimy, bo powiem wam jeden szczegół, że pani Kołmańska Ewa i Mariusz Bumbiński uważam, że powinni stoczyć jeszcze jeden pojedynek, mają ten sam czas. Wielkie gratulacje dla pani, przede wszystkim bije czoło jako mężczyzna. No, trudno, trzeba oddać rację, no. Dobrze, to w tej chwili wynagradzamy pani. Pierwsze miejsce zdobyła pani Kołmańska Ewa, zdobywając czas 36 sekund. Proszę bardzo. Pani Maciołek Agnieszka i otrzymuje jeden ręcznik. Proszę bardzo, gratuluję. Mariusz Bąbiński, 36 sekund. 36 sekund i pan otrzymuje latarkę LED-ową. Tata czekała. Idziemy do przodu. Idziemy do tyłu. Thank you.
losowanie głównych nagród. Mamy do kupienia i wytrzymajmy jeszcze te 40 minut niecałe i o 19 równo zrobimy losowanie. Zdążymy rozegrać. Trzeba zaśpiewać Nie lij deszczu. Jest taka piosenka Nie lij deszczu, nie lij. To zapraszam do mikrofonu, kto to pociągnie. No dobrze, słowo się rzekło. Pierwsza nagroda. Już czytamy. Rzecznik na dzisiaj szeroko piwa, tak? Dobra. Pierwsza nagroda za najdalszy rzut kegiem. Proszę bardzo. Góry! Znów! Góra! Znów! Teraz tak pomachajcie! Delikatnie, parasolką, na boki! I kto potrafi, obraca parasolkę! Obraca! I mamy parasolkę pytanie! I zrobimy sobie taką jamnikowatą salę taneczną. This isn't over. The pressure's off. Feel it. You got it all. Believe it. I'm gonna be well. Cause this is Africa. Tami, ami, 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 przestaje padać. Jest szansa, że dłużej potrwa nasz festyn. I obiecuję, że dla starszych też zagram w tego. Jak to się nazywa? W tej chwili losujemy wejście do kina dla dwóch osób, do kina Cinema w Koronie. Jedna dwuosobowa wejściówka do kina. Proszę bardzo. Jak się bawicie? Jest. Dzień dobry. Witamy panią po raz drugi. Szczęście widzę dopisuje i bardzo dobrze. Chcemy ciebie spotkać, mały będzie świata. Chcemy z tobą zostać na całkie lata. Ty jesteś ruda.
środek, środek mamy zaznaczony taśmą. To musi przekroczyć to, albo tamto, nie? I może pan przewodniczący da ręką znać, albo ja mogę dać znać, tylko czekam też na znak, czy mogę dać znać. Nie, pan przewodniczący daje ręką znać. Uwaga! Start! Ciągniemy, ciągniemy! Dwa walka, proszę państwa. Ani rano by to tak nie wyszło, ani po południu by to tak nie wyszło. Dopiero wieczorem mają krzepę. Adziu, ciągnij! Nastał decydujący moment, ale jeszcze walka, jeszcze, może się uda! Stoi! Była dobra walka. Tutaj panie wpisywały się po cztery. Żeby nie pod... Monika, Asia, Ania, Barbara w drużynie drugiej. Jeszcze za białą wstążkę.